Jesteśmy w sadzie Kopanina Kaliszańska, gmina Łaziska. Już teraz wszystko wiadomo, jakie będą plony w naszym rejonie, w całej Polsce, w poszczególnych rejonach sadowniczych. Będzie może ciutkę więcej jabłka, ale tylko ciutkę, po duchu ubiegłego roku. Gdyż na przykład Sandomierszczyzna, Nowosądeckie przemarzło. Natomiast Lubelszczyzna i Mazowsze po prostu przemarznięte są pewne enklawy, niektóre wsie, niektóre przysiłki, niektóre miejsca. W tym roku dziwnie to wszystko przebiegało, dlatego że w jednym miejscu na przykład jest przemrożony sad całkowicie, a za kilometr już nie. A dlatego na pewno nie będzie dużych plonów, ani jabłek, ani wiśni, ani śliwek. Ta wiadomość nam uzmysławia to, że możemy się spodziewać dobrych cen. Ale muszę zaznaczyć, że jeżeli chodzi o towar deserowy i handel giełdowy i sklepy małe, to wszystko zależy od nas. Od nas sadowników. Byłem tu 2 dni temu na giełdzie w Broniszach, wcześniej wożę na giełdę do Elizówki, do Lublina. I jak to jest, że jest trochę mniej towaru i potrafią się sadownicy cenić? Utrzymywać po 50, 60, 80, 90 zł za skrzynkę jabłka ładnego, ładną genewę. A gdy cokolwiek przybędzie, od razu wszyscy... Mieliśmy taki przypadek z czereśnią, że czereśnia 10-12 zł, a nad ranem w Sandomierzu była 5 zł. No. Ja rozumiem, żeby tam złotówkę obniżyć, no bo trochę przybyło. Tylko najgorsze to jest to, że nie umiemy cenić swojej pracy i cokolwiek więcej towaru zachowujemy się, nie wiem, jakaś ogarnia nas panika czy co, że nie sprzedamy. Największe kuriozum jest na przykład było z maliną. W pewnym momencie malina zrobiło się tak, że była 3 zł za wytłoczkę, półkilową, czyli 6 zł za kilogram, podczas gdy na skupie była 5,50. Zabrałbym to do samochodu, wysypał, nie robiłbym takich rzeczy na giełdzie, co się dzieje. Dlatego apeluję do wszystkich sadowników, trzymajmy się ceny. Ja rozumiem, że na pewno ta cena się nie utrzyma, jeżeli chodzi o tam 60, 70 czy 80 zł za skrzynkę, ale mi się wydaje, że w tym roku jeszcze większa powinna być cena na dzień dobry, jeżeli chodzi o za chwilę jabłka, te letnie Piros, Paularet. I można utrzymać dobrą cenę i powinniśmy to zrobić.